Kategoria uczniowska Rosji 2010, Udecka Cup 2022, Śląsk Wrocław LKS, 4 punktami prowadzi LKS, emocji co nie miara, a muszę powiedzieć, że to jest najbardziej wyrównany mecz, który do tej pory został rozegrany, a tych meczów już tutaj w tej kategorii mamy za sobą 10, to 10 mecz. Akcji Śląsk. Śląsk Wrocław, znam ten rozstrzyk, bo byłem na turnieju we Wrocławiu w czerwcu. Także, jak powiedziałem wcześniej, dzieje się w kategorii U13. Dużo turniejów, dużo grania, ale jeżeli się chce grać w centralnym rozgrywce, trzeba być rozegrany. Będą zmiany. Jest tu ze mną trener Spyt, witam cię serdecznie. Jak wam idzie? Średnio. Jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy. Gotowi. Ale pierwszy mecz wyrównany, nie? Ktoś mi mówił, nie? 61-59 minuta do końca. 2 punktami prowadzi LKS w posiadaniu piłki. Ambroziak oddaje na obwód. Piłka chodzi po obwodzie, dużo grania, dużo podawania, chyba będzie penetracja, dobre podanie do Obraziaka, ten pewnie będzie wbijał. Będą rzuty wolne dla drużyny łódzkiej. Te rzuty mogą zadecydować o losach tego spotkania. Do końca 53 sekundy, a na tablicy 61-59. No, trzeba opanować emocje, nie denerwować się. Jest jeszcze jedna szansa. Starszy brat gra w U17. No to może być ważny punkt, bo to jest 3 punkty przewagi. A czas ucieka. Chłopcy wiedzą, że trzeba szybko grać. Ojej, tu słabo widoczność. Jaka decyzja sędziego? Dwa rzuty wolne, 62-59, 38 sekund do końca. Emocje sięgają zenitu. Zobaczymy, czy trafi. Na pewno lekki stresik jest, ale trzeba się do tego przyzwyczajać. Pierwszy nieskuteczny, 38 sekund do końca. Drugi będzie lepszy pewnie. Ja myślę, że będzie dogrywka. Może będzie dogrywka, wreszcie się Dimit doczeka dogrywki na turnieju. Drugi. Pat! 62-60. Time out, a ja w takim momencie pytam się kibiców, chłopaków, jak się skończy ten mecz? Dogrywka. A wiecie, że kto ma rację, stawia kolację? Grają do końca. A ja się chłopaków was zapytam, jak się skończyło? Oni mówią, że będzie dogrywka, a wy jak uważacie? Nie, tutaj zostanie taki wynik. Zostanie taki wynik. Śląsk wygra. Nie, Wrocław wygra. Będzie to kto? Kto mówi dogrywka, ręka do góry? Będą grali do końca. Kto mówi, że Śląsk? A kto mówi, że LKS? Nikt. Ja mówię, może wygram coś wreszcie. Jak wygram, to wy... Co? A właśnie koszulka na łódź? No, a co mam pod spodem? Zobacz sobie. Dwie koszulki. A wy chcecie, żebym z nimi założył koszulkę w waszej pierwszej połowie, czy w drugiej? Pierwszy. Nie, w drugiej, bo w drugiej się uruchamiamy. Dobra, będzie w drugim. Będą grali do końca i Wrocław rzuci trójkę i wygrają. Nie, oni nie umieją rzucać. Nie, umieją, ale... jesteście przygotowani, że jak Łódź wygra, to mi dajecie nagrodę? Dajcie mi nagrodę jakąś? A ja wam dam, jakby wygrać. Pogadaliśmy. No i wracamy do gry. 38 sekund. Piłka w posiadaniu LKS-u.
Czy wyprowadzi? Wyprowadzą. Długo grają, mądrze grają, 18 sekund. Będzie wbijał. Nie ma. 12 sekund. Decyzja. 60 blokowanie w rzuty wolne dla Śląska. Czekał na niego stan. Mój gimbal szaleje. Wiecie jak to jest ciężko obsługiwać? Ja bym na jego miejscu może teraz nie trafiał. O, blin, zbiórka. Nie trafiam. 8 sekund. Zmiany jeszcze. 8 sekund do końca, jednym punktem. To jest prezent, ale to 1000 zł kosztuje teraz. Do końca. 7 sekund. Dobrze, Ambrożak podał. Tak się cieszą dzieci na uczynacie. Choć to turniej towarzyski, to chłopcy się cieszą. W tych innych kategoriach starszych nie masz tyle radości. ŁKS wygrywa. 64-61. To na tyle. Do kolejnego mojego wyjścia. Do usłyszenia.